Przy dźwiękach muzyki, kawie, herbacie i kieliszku wina upłynęło uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki. Wzięły w nim udział szczególne mamy, których dzieci są już dorosłymi ludźmi, ale wciąż wymagają matczynej opieki. Od 8 lat Fundacja Zielone Wzgórze sprawia, że w tym jedynym, wyjątkowym dniu w roku mamy czują się kobietami, zapominają o codziennych troskach i obowiązkach i spędzają to przedpołudnie w towarzystwie innych mam. Oczywiście sami byśmy tego jako Fundacja Zielone Wzgórze nie byli w stanie zrobić. Dlatego bardzo dziękujemy tu Jani Guzik, dziękujemy Marcie Woźniak, które nam w tym pomagają. Dziękujemy wszystkim tym instytucjom, które nas wspomagają. Nie jest ich za wiele, ale nas wspomagają. No to taki żart. Bardzo się cieszę, że dzisiaj zaszczycili swoją obecnością. Ale nie, panie senatorze, to nie jest taki żart. To nie jest dobrze, że jest niewiele takich instytucji, które was wspomagają. Będziemy wciąż zabiegać o to, żeby coraz więcej instytucji was wspomagało, bo to jest bardzo piękny cel. No to się cieszę, że takie mamy wspólne zdanie. Właśnie o to chodzi, żeby spotykać się, żeby te instytucje, które w pewnym sensie za to są odpowiedzialne, żeby tutaj były, rozmawiały, bo to nie ma lepszej okazji, jak się spotyka 40-50 osób, które mają określone problemy. Cieszę się, że dzisiaj jest z nami pani poseł Żygocka, że jak co roku jest pan Cichura, no ale przede wszystkim przed wami chylę czoła, że jesteście z nami, że pani jest z nami, że pokazujecie to, bo to dla tych mam jest bardzo ważne i dla nas to jest ważne, tak? Żeby też wałbrzyszanie widzieli, że coś się robi. Coś ważnego. Mam nadzieję, że to jest ważne. Tak jak dzisiaj pani Marta Woźniak wspomniała, niektóre mamy, że tak powiem, bardzo dopytują się, pytają się, czy to spotkanie będzie. A czy będzie w tym roku? Tak pytają. Tak, czy będzie w tym roku? Zawsze będzie. Że będzie, jak to powiada Jurek Owsiak, co roku do końca świata jeden dzień dłużej, ale muszę też powiedzieć, że nam też emocje towarzyszyły od 2-3 dni. Jesteśmy tacy w swojej fundacji pobudzeni, bo wiemy, że coś wielkiego mamy do zrobienia. No i chcemy, żeby to wyglądało godnie, żeby te mamy wiedziały, że... Ale dzięki, a propos, wygląda godnie. Tak, muszę tutaj powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z klubem i z tą restauracją, i z restauracją poprzednią, w której robiliśmy. Ci ludzie też, to może nie pasje, ale te nasze działania też wspierają, pomagają. Także no jest wszystko tak, jak powinno być i korzystając z okazji, jeszcze raz wszystkim mamom i tym, które na co dzień nie mają takich problemów jak te, z którymi dzisiaj się spotykają, wszystkiego najlepszego. No nikt nie wpadł na taki pomysł, jak wpadła Fundacja Zielone Wzgórze. Może też dlatego, że fundacja jednak bardzo mocno działa w środowiskach osób niepełnosprawnych, razem ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Dużo takich przedsięwzięć i projektów realizujemy, w związku z tym jest to jakby nam bliskie. Ta działalność jest nam bardzo bliska i też myślę, że to jest jeden z głównych powodów, dla których właśnie taką imprezę organizujemy już 8 raz. Mam nadzieję, że 8, ale nie ostatni. Myślę, że nie ostatni, że to, że nasze mamy czekają na to spotkanie, że pytają, specjalnie urlopy biorą. To jest tak dopingujące i tak motywujące, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie robili tego corocznego spotkania. Zwłaszcza, że dla nas to też jest ogromna przyjemność, że możemy je powitać, że możemy z nimi posiedzieć i porozmawiać, że mogą spędzić czas troszeczkę inaczej niż na co dzień, że mogą też we własnym gronie ten czas spędzić, spotkać się z innymi mamami, a na co dzień raczej takiej możliwości nie mają. One przyjeżdżają z różnych miejscowości powiatu wałbrzyskiego, nie tylko z Wałbrzycha, więc chociażby to, że trzeba się przemieścić, że trzeba dojechać, to myślę, że to jest też ważne, że mają po co przyjechać, że mogą się spotkać, mogą posiedzieć ze sobą, porozmawiać, nie martwiąc się o to, że ich dzieci, czy dorosłe już dzieci, w tym czasie nie mają opieki. To jest po prostu czas dla nich. Czerwona róża, słodki upominek i ciepłe słowa. To wymarzony dzień matki mam dzieci niepełnosprawnych. Mało problemów, mało kłopotów,
i dużo ludzi dobrej woli, aby wam pomagali. Po prostu. Wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujecie. Tego wam życzę całego serca w imieniu Fundacji swojej i Fundacji Zielone Wzgórze. Dziękujemy. Pani Prezes Monika Wybraniec, Prezes Fundacji Zielone Wzgórze. Ja również dołączam się do tych rzeczy, które Monika panią złożyła. Od dwóch dni już emocje nas, że tak powiem, drążą. Ania z Martą tylko wydzwaniają, czy wszystko gotowe, czy... Ja mówię, Ania, Marta, nie się nie martwcie, wszystko jest pod kontrolą. Dla nas to jest szczególny dzień. W roku mamy ich w swojej fundacji kilka, ale ten jest dla nas zawsze najważniejszy. Także bardzo się cieszymy, tak jak Monika powiedziała, że jesteście z nami. Do życzeń zarządu fundacji dołączyła się także poseł Izabela Katarzyna Brzygłocka. Szanowne panie, tak miałam dużo do powiedzenia, ale jak zobaczyłam panie, to mi po prostu słów zabrakło. Bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z paniami spotkać i bardzo dziękuję fundacji za zaproszenie. To niezwykłe przeżycie i niezwykły zaszczyt spotkania się tutaj z wami i spotykania się generalnie zawsze z okazji, między innymi z okazji Dnia Matki. O tym, że matka jest najważniejszą osobą, to wszyscy wiemy. Mamy swoje mamy, te, które jeszcze mają szczęście, to je mają, ale bez mamy, bez tego uczucia, bez tego, że wiemy, że na mamie zawsze można polegać, no nie wiem, czy moglibyśmy funkcjonować. I ja chciałam wszystkim mamom gorąco podziękować za to, że są, za to, że poświęcają swój czas, za to, że są niezawodne, za to, że zawsze można na nie liczyć. I życzę paniom wszystkim dużo wytrwałości, dużo szczęścia, dużo pogody ducha, dużo dobrych ludzi wokoło. I ściskam panie najpiękniej, jak umiem. Mamy są najcudowniejszą osobą dla każdego dziecka. I póki jest mama, to chyba nawet sobie nie do końca zdajemy sprawę, jak ważna jest i jak wielka jest pustka, gdy mam zabraknie. Te mamy, które dzisiaj gościmy, są wyjątkowe. Są mamami, które trochę inaczej los potraktował, bo urodziły dzieci, czy też przez jakieś wydarzenia opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi. Ile trudu, ile cierpliwości, ile poświęcenia i ile czasu one muszą poświęcać dziecku, to tylko one wiedzą. Z jakimi trudnościami się zmagają, też tylko one wiedzą. I to jest wyjątkowa impreza. Impreza, w której i wydarzenie, które charakteryzuje się tym, że właściwie trudno wyrazić to, czym by się chciało obdarować właśnie te wyjątkowe mamy. Muszą mieć bardzo wiele cierpliwości, muszą mieć bardzo wiele wyrozumiałości, muszą być jeszcze bardziej silne niż mamy zdrowych dzieci. A każda mama chciałaby być bardzo dumna ze swojego dziecka. I ja życzę tym wszystkim paniom, żeby oprócz tej miłości, które dają dzieci, były one dumne ze swoich dzieci. Żeby było coś takiego, z czego one są dumne. A miłość dziecka, żeby była wynagrodzeniem za wszystkie trudy. Od kilku lat organizację Dnia Mam Dzieci Niepełnosprawnych wspiera także starosta powiatu wałbrzyskiego. Mama jest całym światem dla nas wszystkich. Powinniśmy szanować, pielęgnować, dbać, bo to jest coś, wartość dodana nas wszystkich. Polaków przede wszystkim zależy nam na tym, żebyśmy upamiętniali te ważne chwile i ten dzień mamy nie powinien być raz w roku, a tak naprawdę 365 dni. Nie będę przedłużał, życzę
wspaniałych wrażeń i rozmów kularowych. Dziękuję. Podkreślałem, szanowni państwo, mama jest tak naprawdę jedną wielką instytucją. Mama wychowuje, mama kształci, mama uczy, mama pokazuje, jak wrosnąć ten dorosły świat. Co mogę życzyć? Tak naprawdę te mamy wiedzą wszystko lepiej od nas, na pewno ode mnie. Miłości, wycierpliwości, życzliwości. To jest, są te cechy, które wszystkie mamy posiadają. Co ja mogę życzyć od siebie? No dużo szczęścia, przede wszystkim radości w tym takim szarym dniu. To jest niewątpliwie ważny element codziennego życia. Nie ma nic ważniejszego dla mamy jak radość dziecka, uśmiech najmniejszych osób i pociech, co jest niewątpliwie nagrodą za wychowanie w tak ciężkich chwilach.